Cześć, witajcie na kanale YouTube dobrerowery.pl. Zapraszam Was na kolejny filmik. Ostatnio sporo było narzekania na to, że pokazywałem Wam kilka dość drogich rowerów, w związku z czym dzisiaj przechodzimy do poradnika, bo zauważyłem, że kiedy przy okazji różnego rodzaju rowerów górskich, czy coraz częściej szosowych, mówię o czymś takim jak zalać opony mlekiem, przejść na system bezdętkowy, to duża część z Was dalej nie wie, o co chodzi. No i generalnie wszystko wskazuje na to, że po prostu tematyka opon bezdętkowych systemu Tubeless Ready jeszcze nie wszystkim jest znana. Dlatego dzisiaj Wam opowiem tak skrótowo i ogólnie na początek o tym, o co chodzi w ogóle z systemem Tubeless Ready, na czym polega zalewanie opon mlekiem, jakie są plusy i minusy tego rozwiązania. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy o kołach i oponach bezdętkowych, w ogóle jeżeli rozmawiamy o kołach i o tym, w jaki sposób zapewnić w nich właściwą ilość powietrza, mamy do wyboru trzy opcje. Pierwsza to oczywiście tradycyjne opony z dętkami. Opcja druga to specjalne koła UST, w których jesteśmy już w 100% przygotowani na montaż bezdętkowy, czyli zarówno opona jest w pełni zawulkanizowana, jest szczelna, przygotowane są obręcze oraz specjalne miejsce na wentyl. Jest też trzecia opcja, która obecnie tak naprawdę staje się najbardziej popularna i święci największe triumfy, czyli w zasadzie zestawy Tubeless Ready i generalnie konwencja Tubeless Ready. Ten ostatni system to coś, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jest najbardziej popularny i najbardziej tak naprawdę praktyczny i racjonalny cenowo. Te zestawy i w zasadzie te koła UST są bardzo ograniczające, bo po pierwsze mamy dość małą ilość dostępnych obręczy, po drugie musimy mieć specjalne opony, po trzecie to wszystko naprawdę mocno waży, ponieważ nie ma tam ani uszczelniacza, opona jest w pełni zwulkanizowana, w związku z czym nie ma tam żadnej oszczędności na masie opony. Jeżeli nie wiecie, to producenci opon z wagi opon zbijają w ten sposób najczęściej, że cieńsza staje się ścianka boczna opony. W przypadku opon UST, gdzie ona musi już zapewnić 100% szczelność powietrza, to te ścianki są siłą rzeczy cięższe, w związku z czym sama opona również jest cięższa. Jak pewnie zauważyliście, system UST jest dość rzadko spotykany, kłopotliwy, drogi, no i niestety ogranicza nas, jeżeli chodzi o komponenty. Dlatego dzisiaj, jeżeli mówimy o oponach bezdętkowych, najczęściej spotykamy się z systemami, które mogą się nazywać Tubeless Ready albo Tubeless Easy. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaką nazwę wykorzystuje producent danego roweru. O co chodzi? Generalnie chodzi o to, że w teorii praktycznie z każdego koła można zrobić koło bezdętkowe. Wystarczy w jakiś sposób uszczelnić obręcz. Niektórzy robią to specjalnymi taśmami dedykowanymi, a wiem, że niektórzy bawią się w tak zwane ghetto tubeless i uszczelniają koła na przykład przy pomocy taśmy klejącej albo taśmy izolacyjnej, potem wlewają właśnie mleko do opon, uszczelniają wentyle, no i tym samym uzyskują w pewien sposób pewne plusy opon bezdętkowych. Oczywiście taki system na kompletnie niedetykowanych elementach ma swoje minusy. Przede wszystkim może się tak zdarzyć, że pod wpływem na przykład dużych temperatur będzie on nam puszczał powietrze. Dlatego no, zdecydowanie lepiej to wychodzi w sytuacji takiej, kiedy i opony, i obręcze gotowe są właśnie pod system tubeless. Czyli po pierwsze, sama opona ma zdecydowanie gęstszy oplot, jest bardziej uszczelniona. Obręcz jest już wstępnie uszczelniona. Ona może mieć albo zainstalowane już taśmy uszczelniające, ewentualnie po prostu po założeniu taśmy jest już w pełni uszczelniona. W takiej sytuacji po prostu kupujemy specjalne mleczko uszczelniające, kupujemy zestaw wentyla, który po prostu jest od razu uszczelniony i powoduje to, iż powietrze nam się przez niego nie w żaden sposób nie wydobywa bokiem. Ten wentyl po prostu wklejamy albo wkręcamy i uszczelniamy w obręczy. Używamy wysokiego ciśnienia do napompowania takiej opony. Kiedyś robiło się to tylko kompresorem. Dzisiaj dostępne są już specjalne pompki, które pozwalają nam na uzyskanie wstępnego ciśnienia, które potem zostaje nagle zwolnione i uszczelnia nam oponę. Po prostu wszystko polega na tym, żeby uzyskać wysokie ciśnienie, które to mleczko tak jakby rozwali po całej oponie wewnątrz i spowoduje uszczelnienie opony. Po co jeszcze jest mleczko? Tutaj dochodzimy do najważniejszego plusu opon bezdętkowych. Kiedy one są uszczelnione mlekiem, w razie jakiegoś małego przebicia, powstania malutkiej dziurki, wbicia się czegoś w oponę, mleczko pod ciśnieniem momentalnie wypływa przez ten otwór i go uszczelnia. Ono po prostu zasycha i skleja nam otwór. Dlatego opony bezdętkowe dużo trudniej przebić. Wszystkie małe przebicia są natychmiast zaklejane przez mleczko. Ważna rzecz, takie mleczko można też wykorzystywać nawet w zwykłych dętkach. Wystarczy odkręcić zaworek w dętce i do środka wlać pewną ilość mleka. Taka dętka też będzie wtedy dużo bardziej chroniona przed przebiciem.
Podsumujmy więc szybko, jakie są największe plusy kół bezdętkowych. Oczywiście największym plusem jest to, że możemy jeździć na niższym ciśnieniu z mniejszym ryzykiem przebicia opony, a kiedy już do tego przebicia, na przykład po najechaniu na jakąś ostrą przeszkodę dojdzie, to znajdujące się wewnątrz opony mleczko uszczelniające nam ją po prostu uszczelni. Drugim plusem jest fakt, iż możemy generalnie odciążyć koła, bo wywalenie, zwłaszcza w rowerach zjazdowych, rowerach enduro czy w fatbajkach, to wywalenie dętki jest naprawdę odczuwalną różnicą, jeżeli chodzi o wagę koła, i nawet fakt, że w środku znajduje się mleczko uszczelniające, tudzież taśma, powoduje dużą oszczędność na wadze, więc możemy w bardzo prosty sposób obniżyć wagę naszych kół. Mleczka nie są drogie, one zaczynają się od 30 paru, 40 zł, pozwalają na wypełnienie kompletu kół i dodatkowo takie uszczelnienie według większości producentów pozwala na to, aby utrzymywać szczelność w kołach nawet przez rok czasu. Oczywiście takie warunki jak super niskie temperatury zmniejszają żywotność mleczka i mogą powodować rozszczelnienia. Niemniej jednak w normalnych warunkach takiego, powiedziałbym, wysokiego sezonu są to rozwiązania już sprawdzone, bezpieczne i które naprawdę podnoszą komfort użytkowania roweru w terenie. Co ciekawe, koła bezdętkowe to już nie tylko domena rowerów stricte górskich. Pokazywałem wam niedawno Gianta Roam Zero, czyli rower crossowy, który już fabrycznie jest przygotowany pod opony bezdętkowe. Co więcej, coraz częściej stawia się również na opony bezdętkowe w przypadku rowerów szosowych i tam też ma to być przyszłość, czyli rozwiązanie, które w razie potrzeby uszczelni nam tą oponę, będzie lżejsze niż opona z dętką, a przy tym wszystkim bardziej praktyczne niż szczytka, bo jeżeli byśmy na przykład na trasie już jakoś poważnie przebili tą oponę, to możemy po prostu założyć dętkę i jechać dalej, a nie jak w przypadku szczytek, kiedy ją uszkodzimy, no zastanawiać się, kto by nam dowiózł drugie koło, albo po prostu kto by nas zawiózł samochodem do domu. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie już, czym są opony bezdętkowe, o co chodzi, kiedy mówię o zalaniu kół tudzież opon mlekiem. Jest to system, który na pewno, jeżeli myślicie o kolarstwie górskim przede wszystkim, troszeczkę bardziej na poważnie, to warto spróbować z tym systemem, bo konwersja dobrych kół, które mają już na przykład obręcze tubeless ready, wcale nie jest droga, na pewno pozwala uzyskać nieco lepsze parametry jezdne i troszeczkę więcej komfortu na trasie.